dzisiaj postanowiliśmy jeszcze raz odświeżyć tą wiedzę dla osób którzy chcą posłuchać a ci którzy chcą słuchać i którzy umieją słuchać potrafią w tych wiadomościach znaleźć troszeczkę dobrej nowiny są rozwiązania są rozwiązania które dotyczą bezpośrednio sytuacji ekonomicznej w której się znajduje i nasz kraj i cała Europa i bardzo duży odsetek małego i średniego biznesu, słuchajcie, nie tylko w Polsce. W Polsce to jest bardzo łatwo widoczne, bo wystarczy, że przejedziecie się przez ulice głównych miast. I tak jak tu wczoraj kolega przy kolacji, ponieważ już wczoraj się spotkaliśmy, z przerażeniem yy, zauważył, że wiesz, Darek, jak się jedzie już przez te miasta, w zasadzie nie widać reklam polskich firm. Już po prostu nie ma polskich firm. Tam, gdzie była kiedyś jakaś polska firma, to teraz jest jakiś baner. Lokal do wynajęcia albo na sprzedaż. Więc ta recesja ekonomiczna, drodzy państwo, trwa. I wydaje się, że sytuacja jest w zasadzie bez wyjścia dla niektórych. Niektórzy z uporem maniaka twierdzą, że jest tak dobrze, że lepiej być nie może. W tym samym czasie prezes Narodowego Banku Polskiego, w ramach nagrań, których nie wiem, kto jest autorem, ale, ale zauważył, że, że jak nie dodrukują trochę pieniędzy, to w zasadzie państwo nie ma. Już za co funkcjonować. I to mówimy tu o perspektywie jakichś miesięcy. Robią się dramaty. Potem wychodzi premier i mówi, że nic się nie marcie, nic się nie stało, wszystko jest okej. Okay. Dla mnie to jest, słuchajcie, troszeczkę jest taka sytuacja już trącająca szamanizmem po prostu. Tu się wszystko wali, a tu ktoś przychodzi i mówi, jest okej. Okay. No, ale jest, jest okej, okay. jak jest okej, okay, to jest okej. Okay. Natomiast ci z Państwa, którzy tu się zjawili. Prawdopodobnie wiedzą, że coś jest nie okay. i że trzeba rozglądać się bardzo mocno za rozwiązaniami ekonomicznymi, które będą w stanie ratować, mówię to z całą odpowiedzialnością, całe kraje gospodarczo. I żeby jakoś państwa płynnie przeprowadzić przez tą całą wiedzę, zaczniemy od tematu, jak to było z tym historycznym tłem lokalnych walut. Proszę państwa, kwestie lokalnych walut pojawiały się przez całe średniowiecze. Mikołaj Kopernik pisał pracę o dobrej i złej monecie, gdzie dotykał kwestii jakości pieniądza, jego emisji. E, biskupi weimarscy wprowadzali brak teatry z demurażem w 1130 roku. 300 lat do rozkwitu średniowiecznych Niemiec, słuchajcie, to jest właśnie czas e, specyficznego pieniądza, o specyficznych cechach, lokalnego, e, tracącego w czasie na wartości ale środowisko, do którego mam przyjemność należeć, środowisko ludzi, którzy zajmują się lokalnymi walutami, skupiło się na wydarzeniach, które są takim kamieniem milowym w historii lokalnych walut. I te wydarzenia zaczynają się, drodzy Państwo, wszystkie od 1932 roku, od miasteczka Werk, to jest północna Austria, blisko niemieckiej granicy. Trzeci rok kryzysu finansowego, 4,5 tysiąca mieszkańców miasto, popadające w ruinę. Kopalnia stoi, bo nikt nie kupuje węgla. Węgla jest pełno na składzie. Cóż, za dziwny zbieg okoliczności chyba właśnie mamy taką sytuację w Polsce. Górnicy nie dostają wypłat, bo nikt nie kupuje węgla. Górnicy nie mogą już dalej brać na zeszyt produktów spożywczych od sklepów, bo te sklepy nie mają już czym płacić rolnikom, a rolnicy nie wiedzą, co mają robić z gnijącymi produktami rolnymi na polach z ziemniakiem, ze zbożem. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Każdy rzemieślnik, który produkuje buty czy meble, ma te meble, ma te buty, ale nie ma ludzi, nie ma klientów, nie, nie ma kupujących. To nie to, że nie ma potrzeb, słuchajcie. Wszystkie potrzeby są. Po prostu nie ma sobie czym zapłacić. Ten kryzys ekonomiczny 1932 roku, to jest trzeci rok tego kryzysu, słuchajcie, który tam funkcjonował, on był globalny. Ja przypomnę, że w tym samym czasie. Na terenach Polski działało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Ochrony Polskiego Przemysłu, które promowało, plakatowało miasta. Poznań, na przykład, był plakatowany w 1932 roku, plakatami, które mówiły: kupuj u swojego. Nie kupuj u Niemca. Kupuj u lokalnych producentów. Niedostatecznie duża ilość pieniądza na rynku spowodowała zadławienie całej gospodarki. Więc Polska też ma w tamtym czasie swoje doświadczenia, i to te bardzo negatywne, dotyczące kryzysów finansowych, które są inne niż kryzysy realne, do czego jeszcze wrócę podczas swojej prezentacji. Ale w miasteczku Wolk, znalazł się burmistrz tego miasta, który zrozpaczony sytuacją, widzący degradację społeczną. To jest bardzo ważny element, słuchajcie. Degradację społeczną, którą łatwo. Samemu zobaczyć. Rośnie wskaźnik drobnej przestępczości. A to ktoś komuś ukradł bochenę chleba ze straganu, a to ktoś komuś rower, a to ktoś komu coś tam z ogródka. I pamiętając o tym, co Napoleon pisał w swoich listach, że jak chcesz mieć wiedzę na temat stanu państwa, to zawsze patrz na wskaźnik drobnej przestępczości, bo jeżeli on rośnie, to jest bieda, jeżeli on spada, to ludzie są zadowoleni i jest generalnie dobrze. Sięga po niepopularne. Wtedy opracowania ekonomisty Sylwio Gessla, który 20 lat 10 lat wcześniej przewidział kryzys monetarny, przewidział upadki giełd, przewidział wojnę 1939 roku i zastosował się do gorady. Wprowadza umowny środek transakcyjny, to były kwity papierowe, słuchajcie, emitowane przez miasto. Ze stemplami, takie, że miesiąc, co miesiąc trzeba było je tam potwierdzić, popłacić, jako substytut pieniądza. Wiedział, że jeżeli puści w obieg resztki pieniędzy z kasy miasta, to te pieniądze natychmiast zostaną wchłonięte przez społeczeństwo i ktoś, ktoś to będzie miał już troszeczkę więcej niż akurat w danej chwili potrzebuje, odłoży je na czarną godzinę, bo taką mamy tendencję jako ludzie. Natomiast wiedział, że jeżeli wprowadzi kwity, które były absolutnie lokalne niewymienialne na pieniądze, ale służące jako środek transakcyjny, równolegle obrok tego pieniądza państwowego, którego było za mało, to to może ruszyć. Pożyczono, miasto kupiło troszeczkę węgla od kopalni, kopalnia zapłaciła górnikom, górnicy zapłacili swoje rachunki, słuchajcie, w sklepikach, u sklepikarzy. Sklepikarze kupili coś od rzemieślników, sklepikarze kupili coś od rolników, Rolnicy zapłacili podatki, bo to była bardzo ważna cecha nadana temu pieniędzu. Zapłacili lokalne podatki. I kasa miasta przyjęła te pieniądze i mówię, Boże, przecież to jest niemożliwe, żeby tak szybko te pieniądze rotowały. Więc kasa miasta natychmiast te pieniądze wydawała. Kiedy w 1932 roku szalał kryzys wszędzie i bezrobocie się posuwało o 10% co roku, to w gminie Werk wybudowano słuchajcie, najpierw most. Ten most tam stoi do dzisiaj. Ma specjalny kamień węgielny, że został ten most wybudowany za lokalne pieniądze w ramach projektu Freigeld, czyli wolnych pieniędzy. Jak wybudowali most, to pieniądze znowu poszły do wykonawców, wykonawców do sklepikarzy, sklepikarze do rolników, do górników i i znowu wpadły pieniądze do kasy miasta. No więc miasto powiedziało, to inwestujemy dalej. Wyremontowali szkołę. Znowu poszły pieniądze w obieg. I słuchajcie, w ciągu czterech miesięcy w tym mieście zlikwidowano bezrobocie, kiedy bezrobocie szalało w całej Europie. Niepokoje społeczne, awantury, zamieszki, a tam zlikwidowano bezrobocie. 173 miasta tereny Austrii i Niemiec przygotowywały się do wprowadzenia tego systemu na swoich rękach. Niestety w 1933 roku na wniosek Banku Austrii. Wykonawcami tego wniosku stali się naziści, którzy właśnie odeszli do, do władzy. Ukrócono i zakazano i zamknięto bardzo po cichu wszystkiego, wszystkie tego typu rodzaju eksperymenty. W miasteczku Werk bezrobocie wróciło dosłownie w trzy miesiące. Wróciło do stanu wyjścia. Bieda, długi, niepokoje społeczne, kradzieże, etc., etc. No i tak już dojechali do 1939 roku. Po co ja wam opowiadam tą historię, którą opowiadałem już nie raz? Na nie jednej z tego typu konferencji, dlatego że ona pokazuje najlepiej, czym są lokalne pieniądze. Niewielka ilość szylinga, tego zwerg tak szybko rotowała, w ciągu roku 13,5 raza zmieniała właściciela to jest bardzo wysoki parametr, robiący wrażenie nawet na ekonomistach współczesnych, zwłaszcza może na nich że niewielką ilością pieniądza zaspokajono wszystkie potrzeby wszystkie, dosłownie wszystkie. I to stało się kluczem, słuchajcie, to jest dla nas w historii lokalnych walut, to jest ogólnie uznany kamień milowy. Mimo jego tragicznych, jakby tragicznego końca, prawda, neonaziści zabraniają, zamyka się cały ten eksperyment. Burmistrza unter postawia się przed Trybunał Konstytucyjny. Dobrze, że to już nie było średniowiecze, bo go pewnie spalili na stosie. E, miasto go broni, mieszkańcy go bronią, a jakoś to tam się wszystko rozmyło po kościach, sprawy wyciszono. Ale eksperyment zamknięto. I co się dzieje? Czy wiedza wtedy zniknęła? Nie, nie zniknęła. Bo w 1934 roku, słuchajcie, 17 kupców w Szwajcarii, które miało świadomość na temat tego całego eksperymentu, który po sąsiedzku się odbywał, mówi to zróbmy te same lokalne pieniądze, ale tylko dla nas, dla kupców. Dla kupców, tylko dla kupców. Bo zauważyli, że wszyscy wszystko mają, tylko nie mają sobie czym płacić. Wszyscy mają nadwyżki. Piekarz ma nadwyżki, szef ma nadwyżki, rolnik ma nadwyżki. Wszyscy mają nadwyżki. A słuchajcie, gospodarki, jeszcze takiej i tamtej, bo ta dzisiaj jest troszkę inna, ale nie aż tak bardzo dużo, nie dało się zatrzymać. Dlaczego się nie dało zatrzymać? No bo tak jakbyście chcieli zatrzymać po prostu ziemniaka przed tym, że wyrósł na polu. To ziemniak wyrósł. Jak wyrósł, to trzeba było coś z nim zrobić, bo inaczej zginął. Trzeba było szukać innych niż ogólnie przyjęte, akceptowalne, przez system bankowy wtedy już nieźle rozwinięty, sposobów transakcji, przeprowadzania transakcji. I tych 16 kupców, słuchajcie, czy 17, tam są niejasne nie, te informacje, dwóch liderów tam było tej projek projektu, otwarło instytucję, która pierwotnie nazywała się Wirtschaftsring. Z niemieckiego to oznacza krąg przyjaźni, krąg pomocy. Tak, Pomagamy sobie, a ci chleb, tymi buty, tymi tu ścianę pomalu i tak dalej, i tak dalej. 16 kupców to zaczynało. I teraz duży przeskok. W 2004 roku ta organizacja, e, zaraz do tego dojdę, przeszła transformację. Ale zanim był 2004 rok, słuchajcie, do tych systemów na mapie, jak widzicie, na świecie dzisiaj działa ponad 5000 systemów. Te wszystkie miejsca z, zaznaczone na zielono. Argentyna, po kolapsie systemu finansowego w 2001 roku obroniła się tylko lokalną walutą kreditos. Znaczy, inaczej ludzie by skakali z okien i się wieszali. I, ale to jest już dramatyczna sytuacja, bo tam była taka sytuacja, że zamknął system bankowy pewnego dnia, powiedział koniec, nie pracujemy, tak? Nie wypłacali żadnych pieniędzy. Bankomaty nieczynne, banki nieczynne. Ludzie się podpalali w bankach, bo nie mieli co, jak kupić jedzenia dla dzieci. Tego typu sytuacje tam miały miejsce. Stany Zjednoczone. Niezwykle istotny rozwój już od lat 70., który doprowadził, słuchajcie, o czym będę też mówił bardziej szczegółowo później, do w pełnej legalizacji w ramach Tefra Pakt, to jest zaregana w 1982 roku, instytucji lokalnych, barterowych, prywatnych systemów walutowych. I to jest przypis do prawa podatkowego, który Wam później pokażę bo to jest najlepiej w tej chwili wyregulowany rynek, jeżeli chodzi o istnienie w ogóle tematu lokalnych walut. Prawnie wszystko wyjaśnione, żadnych wątpliwości. No i ta, słuchajcie, Szwajcaria, której już przed chwileczką powiedziałem, która na dzień dzisiejszy no, dysponuje trzema walutami. I to są wiadomości, których nie znajdziesz w dzienniku telewizyjnym. Obok franka szwajcarskiego o symbolu CHF, jest CHW i CHE. I to są zawirejestrowane w 2004 roku w ramach tabeli ISO 4217. To jest jedyna tabela na świecie określająca systemy walutowe. Jest tu też polski złoty, jak poszukacie, w pozycji Polska. Pojawiła się w pozycji Szwajcaria nie jedna waluta, ale pojawiły się trzy. Jest frank szwajcarski, CHF, ale poniżej wir frank, CHW, I wir euro. A przypomnę, że Szwajcaria oficjalnie mówi, że żadne euro nas nie interesuje. My mamy swoją walutę. No nawet nie jedną, bo trzy. Tylko o tym nie wiemy. O tym nie wiemy. Jest to waluta lokalna, jest to waluta niewymienialna, korzysta z niej 80 tysięcy przedsiębiorców, które w 2004 roku, słuchajcie, przeszło transformację i zarejestrowali się jako bank. Dzisiaj to już jest Wir Bank, który dysponuje własną walutą na terenie Szwajcarii. Waluta jest bezodsetkowa, możesz ją pożyczyć, nie możesz jej wymienić na nic, nie możesz jej wywieźć. Jak ją zarobisz w Szwajcarii, to ją musisz wydać w Szwajcarii, bo inaczej jest nic dla ciebie nie warta. Ale to akurat im się podoba, ponieważ kiedy wydajesz walutę ich na terenie ich kraju, to napędzasz lokalną koniunkturę. I to są rzeczy, drodzy państwo, które współczesnym ekonomistom no często umykają z pola widzenia, że takie rzeczy się dzieją, tej wiedzy nie ma. E... Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj po to, żeby państwu troszeczkę tej wiedzy przybliżyć, dać troszeczkę więcej światła na zjawisko lokalnych walut. Dwa słowa do powiedzenia. To jest strona wejściowa z projektu Bristol Pound, który w chwili obecnej jest jednym z bardziej dynamicznych projektów rozwijających się, popierany bezpośrednio przez Radę Miasta. Na tej stronie, w powodach, dla których e, warto wprowadzać tego typu inicjatywy, to nawet jest tutaj widoczne, słuchajcie, popatrzcie, w tym miejscu, o tu, autorzy łącznie z burmistrzem miasta piszą, że warto jest wprowadzać lokalne waluty, które nie opuszczają terenu, w którym funkcjonują. Tu akurat jest mowa o jednym regionie. Bristol to jest dość spory region. Piszą, że z każdego funta zostawionego w supermarkecie w Bristolu zostanie tylko 10 do 12 pensów. Piszą o tym oficjalnie. A chodzi tu o Tesco. Tesco jest brytyjskie, ale miasto Bristol zaczyna się uginać pod pręgierzem. Zawalającego się y, y, struktury tego drobnego handlu, wypieranego przez Tesco, czyli monopolizującego rynek, tracą miejsca pracy, to źle wpływa na całą koniunkturę, tracą mniej podatków, wpływa, bo Tesco zawsze znajdzie jakiś fajny powód, żeby tych podatków nie zapłacić, prawda? Oni wiedzą, jak to zrobić, ci mali nie wiedzą. I piszą o tym oficjalnie. SOUNANC to jest, to jest inicjatywa, która wybuchła. Y, w styczniu tego roku. Czemu ona jest ważna? Francja? Liderem tej inicjatywy jest burmistrz miasta, ale ten burmistrz to przy okazji wicepremier Francji, były. W tych samych słowach opisują szkodliwość monopolizującego się rynku, jego negatywny wpływ na lokalne społeczności, odbieranie miejsc pracy, odpływ kapitału, etc., etc., Tą inicjatywę w tej chwili bardzo uważnie śledzimy, bo uważamy, że ona będzie miała bardzo duże szanse na przebicie ze względu na super postać promującą tego typu rozwiązanie we Francji. We Francji systemy lokalnych walut znane są od 50 lat. Grande to były takie targi, które się wywodziły pierwotnie z średniowiecznych targów, gdzie sól była pieniądzem. Potem to zamieniono na jakiś rodzaj bonów, kwitów i sobie wszyscy handlowali. Także te rzeczy są, słuchajcie, bardzo ważne. Natomiast przechodząc do dobrego, podkreślamy, że rynek się monopolizuje. I coraz bardziej jest to negatywne zjawisko. Ten slajd, który tu widzicie, dosłownie wczoraj dolepiłem w ramach pozycji powodów dwóch głównych, dlaczego się wprowadza lokalne waluty, bo jest potężna monopolizacja. Nasi koledzy z właścicieli Polski, nieraz używaliśmy ich w naszych prelekcjach jako przykładu, zbadali strukturę własnościową firm w Polsce no i wyszło nam na to, że niejaka Altria, o której nikt nigdy wcześniej nie słyszał, budżet ma większy niż nasz kraj, bo Altria jest właścicielem i Pepsi-Coli, i Coca-Coli. A my się ciszymy oglądając reklamę, jak to Mikołaj z Coca-Coli na plaży, na Hawajach, w krótkich spodenkach pije Pepsi, bo jest na wakacjach. A tam nie ma żadnej konkurencji, słuchajcie. To jest jeden właściciel, nie ma żadnej konkurencji. Tam jest segmentacja rynku. Ale to jest też slajd, który nam jasno tłumaczy, no dlaczego jest taki pewien chaos informacyjny w naszym kraju i dlaczego my tak naprawdę nie wiemy z mas mediów, gdzie my to stoimy z tą ekonomią z tego kraju. No bo jeżeli, jeżeli 80% mediów w Polsce nie jest nasze, no to, no to, no to, no to, no to skąd macie zbierać te informacje? Oni nam powiedzą, to to chcą. To jest, drodzy państwo, monopolizacja. Stało naprawdę niewiele różnych niezależnych źródeł, które gdzieś ciężko się przebijają, trochę przez internet, trochę gdzieś tam po jakichś miastach. Z informacją realną, gospodarczą i odpowiednio trzeźwym spojrzeniem, które mówią, uwaga, jest niedobrze. Drugim powodem, słuchajcie, bardzo ważnym, jest oczywiście kwestia kryzysu. Tylko w, tej, w tym momencie przypominam, że ja nie mówię tutaj o kryzysie takim, jak miała Japonia, jak przeszło tsunami i wszystko zostało zaorane, bo to jest kryzys realny. My mówimy jeszcze raz o takim samym kryzysie, który już był w 2029 roku, o kryzysie ekonomicznym. Wszystko jest. Tylko nie ma pieniędzy. No i zaczyna się cyrk. Wszystko jest, tylko nie ma pieniędzy. Także to są pojęcia, które pomagają zrozumieć istotę, charakter, cele, powody, którymi się kierują inicjatywy lokalnych walut, drodzy państwo. I warto na to zwrócić uwagę, bo to nie jest tylko tak, że my to mówimy w Polsce. Raz do roku się spotyka 350 osób i mówi dokładnie o tym samym. Dokładnie o tym samym. Jest inne spojrzenie na gospodarkę z perspektywy globalnych korporacji. Dla nich jest OK. I z perspektywy tych wszystkich małych społeczności, które są ciemiężone w tej chwili po prostu. Ciemiężone globalizacją. Lecąc dalej, drodzy Państwo, jakim pieniądzem jest dobry? Komplementarnym, czyli pozostającym w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie te systemy mają akceptację już jawną, tak jak w Stanach widzieliście to, ja to pokażę jeszcze później bardziej szczegółowo. Na terenie Anglii, ponieważ Bristol Pound narobił bardzo dużo zamieszania, wreszcie odezwał się Bank Anglii i wydał swoją oficjalną opinię dotyczącą lokalnych pieniędzy, inicjatyw lokalnych pieniędzy, w której mówi, zresztą ta opinia jest na naszej stronie dobrego, e, e, można sobie ją przetłumaczoną przeczytać, mówią, to nie jest nasza sprawa. Lokalne pieniądze nie są legalnym środkiem płatniczym. Znaczy się nie są nielegalnym, ale legalnym w świetle nowomowy to jest środek płatniczy, którego przyjęcia nie możesz odmówić. W Polsce legalnym środkiem płatniczym jest złotówka. Nie możesz mi odmówić przyjęcia zapłaty złotówką za każdy dług prywatny lub państwowy. A lokalnymi pieniędzmi, tymi umownymi pieniędzmi, możesz odmówić. Czyli musisz chcieć go przyjąć żeby go zaakceptować, prawda, żeby go mieć w swoim portfelu, w swojej kieszeni. I to jest potężna różnica, słuchajcie. Gdzie, jakim pieniądzem jest dobry, dla kogo? Zarzucają czasami nam internauci, jacyś, którzy tam szczątkowo śledzą tą całą naszą inicjatywę, to jest naprawdę duży początek, że a to tylko biznes. Zaraz, zaraz, Wszędzie mówimy, że to nie tylko biznes, tylko w tej fazie przede wszystkim biznes, bo jak nie będziesz miał biznesu, to do czego chcesz dołączyć to społeczeństwo? Słyszeliście o bezrobotnych, co dają pracę bezrobotnym? Ja częściej słyszę o jakimś przedsiębiorcy, który daje pracę bezrobotnemu. To tak, z tym się zgadzam. I teraz, jeżeli się skupimy na biznesie, w tym biznesie da się zwiększyć przepływy finansowe, zaoszczędzić trochę gotówki, zatrzymać miejsca pracy, ale jeszcze lepiej stworzyć jakieś dodatkowe miejsca pracy, to to jest klucz do zabawy. Bo nie ma miejsc pracy w megakorporacjach. Jak ktoś z Państwa nie wierzy, przed ósmą rano proszę pojechać do Tesco, zobaczyć, jak działa system kas samoobsługowych. Żadnych kasjerek nie ma już. Przed ósmą rano, jedzie o siódmej. Nie wierzyłem, pojechałem. Stoi strażnik, musisz się sam obsłużyć. Sam się obsłużujesz. To o to chodzi: zautomatyzować wszystkie procesy. Ludzie nie są tam potrzebni, więc nie będzie tam miejsc pracy. Musicie o tym. Po prostu myśleć i być świadomi, że to jest proces, który w tej chwili bardzo szybko postępuje do przodu. I, i, I na tle tego, że ludzie tracą pracę, zawalają się ich kariery, rodziny, rozpadaje się jakieś szczęśliwe życie, słuchajcie, to ten niedoskonały przedsiębiorca, który nie ma tych wszystkich komputerów, robotów i automatów, jest lepszy, bo daje pracę. No jest lepszy. I owszem, mogą mi zarzucić, że jestem przeciwko postępowi. Ale czy to jest na pewno postęp? żeby wszyscy byli bez pracy. To co, wszyscy mamy się gdzieś wyjechać? Ja się nigdzie nie wybieram. Nie wiem jak wy. Ee, więcej transakcji między przedsiębiorcami, więcej biznesu, więcej możliwości dla tego sektora. Oni płacą podatki, oni są y, największym pracodawcą w Polsce. Największym pracodawcą w Polsce. Nie giga korporacje, absolutnie. Największym pracodawcą w Polsce są mali i średni przedsiębiorcy bez dyskusji. I prosta sprawa. To jest umowa społeczna. Jeśli ktoś z państwa będzie miał ochotę, proszę sięgnąć do teorii monetarnej. Proszę zbadać trzy podstawowe funkcje pieniądza. Mierniczą, transakcyjną, tezauryzacyjną. Lokalne pieniądze spełniają tylko jedną z tych funkcji, tak naprawdę. Transakcyjną. Nie są po to, żeby je trzymał w skarpecie, bo nic za to nie dostanie, że je trzymasz na tym koncie swoim rozliczeniowym. Ponieważ nie ma tutaj żadnych odsetek. Jest prosty znak równości w Szwajcarii CHF i CHW, w Polsce PLN i PLD, dobry. Żadnych spreadów, żadnych kantorów, żadnych kursów nie ma mowy. Nie wymienisz. Jak dostałeś, zarobiłeś, musisz wydać lokalnie. I ten, i ten. I tak samo Bristol Pound, tak samo Solans, i tak samo Res euro, słuchajcie, w Belgii i w każdym innym kraju, gdzie te systemy funkcjonują. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, bo ktoś inny z tego ma jakąś korzyść, że ty u niego wydajesz, e, zamawiasz usługę, towar czy cokolwiek. Dalej idąc, takim parametrem, słuchajcie, e, to jest jeden z mechanizmów zabezpieczający tego typu systemy przed spekulacją. Często porównywano nas do Bitcoina. Tydzień temu przestali, czy dwa tygodnie temu przestali wreszcie. Bo się pojawił artykuł taki wyczerpujący, jaka jest wielka różnica między Bitcoinem a, a, a lokalną walutą. Bitcoin jest globalny. Dobry jest lokalny. Maksymalnie do terenu Polski akceptowalny. Bitcoin rano się budzisz, nie wiesz jaki jest kurs. Dwa dni temu Kanada od, zdelegalizowała Bitcoina. Dwa dni temu zdelegalizowany został w Kanadzie Bitcoin. I kurs znowu upadł nisko, 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 prawda? To nie wiesz, ile ten Bitcoin jest rano warty. W dobrym jest tak, że rano wstajesz i jest warty tyle, co jeden złoty. Jeżeli w złoty stracił na, na kursach, na rozgrywkach wielkiego kapitału e, i dzisiaj za tego złotego można kupić mniej euro czy złota, no to trudno. To już jest ta wygoda z lokalnymi walutami. Ale nie wprowadza się żadnych kursów. Nie wprowadza się żadnych kursów. Jestem członkiem dwóch grup roboczych. 10 lat już trwa dyskusja, jak wybudować walutę niezależną od innych walut. 10 lat trwa dyskusja i będzie trwała dalej. Bo okazało się, że nie można znaleźć koszyka dóbr, który nie byłby koszykiem spekulacyjnym, słuchajcie. Koszyk dóbr. No bo jak wrzucisz tam złoto, no to wiecie, co się dzieje z kursem złota. Jak wrzucisz litr mleka, no to poczekaj, właśnie Polska płaci kary za nadprodukcję mleka. Nie? No to wiesz, też można tym spekulować. A chleb, no z chlebem jest jeszcze zabawniej, bo trzeba by najpierw zacząć od tego, ile jest chleba w chlebie, etc., etc. Jest ciężko znaleźć, więc większość przykładów, słuchajcie, lokalnych walut, które działają po świecie, czy Szwajcaria, czy Belgia, czy Dania, czy, czy, czy Bristol Pound, czy, czy Francja, to jest ekwiwalent jednostki monetarnej narodowej. Połączony na sztywno, z żadnych kombinacji. Tego się nie robi. E... Umowna jednostka rozliczeniowa. Na zasadzie dobrowolnej biznes się przyłącza. Również przedstawiciele społeczeństwa, czyli konsumenci, owszem, na zasadzie dobrowolnej. Chcesz to się przyłączyć? Nie chcesz, trudno. Tu nikt nikogo do niczego nie zmusza. To jest dość istotne. A im systemy większe, tym lepiej działające. To są cechy. Już niedługo pijemy kawę, drodzy Państwo. I y, kończąc, w biznesie, szybciutko. Firmy generujące przychody, te symbolicznie pokazane żółtym paskiem, pokrywają koszty swojej działalności, zachowują zysk, który tutaj jest zaznaczony na zielono. Wszyscy się dzisiaj zastanawiają, co zrobić z nadwyżkami. Znowu jest to samo, co było w 1932 roku. Zakład usługowy mechaniki samochodowej zrobi więcej, przyjmie klientów, piekarz ma więcej chleba, informatyk ma trochę czasu, żeby wykonać następną usługę, etc. etc. Wszyscy się zastanawiają, jak zrobić trochę więcej e, biznesu, jak sprzedać trochę więcej, co zrobić z nadwyżkami. No i jeszcze ta monopolizacja, bo zabierają skutecznie klientów, do tego dojdziemy. I działa, działamy w prosty sposób, słuchajcie. Do tego, co ludzie robią, dokładamy trochę obrotów w lokalnej walucie. Trochę trochę ma znaczenie. Nie można biznes w niekontrolowany sposób przyjmować e, lokalnego pieniądza, który wywołuje identyczne skutki podatkowe. Podkreślam, czy jesteś w Szwajcarii, w Bristolu, w Nance, czy w dobrym? Jak sprzedajesz coś za dobre, to jest tak, jakbyś sprzedał za złotówki. To jest ta zła wiadomość. Dobra dla zrównoważenia jest taka, że jak coś kupujesz za dobre, to jest tak, jakbyś kupił za złotówki. Więc mogą ci się te koszty zrównoważyć, nie zapłacisz żadnych podatków. Trochę limitowanych obrotów, słuchajcie, które budujemy na nadwyżkach. Na nadwyżkach. Tych nadwyżek jest po prostu wszędzie, gdzie nie spojrzysz. Tych, że nadwyżek jest w tej chwili mnóstwo. Mnóstwo. Każdy ma coś jako nadwyżkę. I teraz całość zabawy polega na tym, co już jesteśmy w stanie udowodnić, żeby wydać to, co jest dodatkowym przychodem w dobrym, na część kosztów, które tutaj były pokrywane całkowicie z tych pieniędzy. Mam trochę dobrych. Muszę serwisować swój samochód. Nie muszę płacić pieniądzem państwowym. Mogę pojechać do naszego mechanika, on mi zrobi serwis za dobra. Mam trochę dobrych. Mam biuro księgowe. Koszt co miesiąc. Nie muszę płacić pieniądzem państwowym. Mam trochę dobrych. Bo dostałem dodatkowych klientów, kupię sobie fajne auto, jedno stoi przed wejściem. Przyjmują zapłatę, przynajmniej częściowo w dobrych. Obniżę sobie koszty zakupu. Koszty zakupu. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest dopiero piąty miesiąc działania. Transakcji jest ponad 200 na kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale o tym chcemy, żeby opowiedzieli sami przedsiębiorcy. Bo co, my będziemy gadać? Niech oni sami opowiedzą. Będą. Będą mieli możliwość dzisiaj tutaj na tej sali będziecie możliwość ich mieli posłuchać. Słuchajcie, i to jest czar, cały czar. Jak zostaje tak to użyte, to gotówki suma sumarum zostaje więcej w obrocie w tej małej firmie. Jeżeli zostaje więcej gotówki w obrocie pieniądza państwowego w tej małej firmie, to ona nie zwalnia pracowników. I o to nam chodzi. I o to nam chodzi. To nie wszystko. Tu jest prawdziwy Silny mechanizm. Konsumenci. Często słowo rynek, biją się firmy o rynek. No to o co one się biją? O te ulice, o te, o te chodniki, tam się biją. Nie, słuchajcie, bitwa o rynek to jest bitwa o konsumenta. To jest bitwa o konsumenta i macie ją cały czas przed oczami. Pojedziecie gdziekolwiek i znajdziecie wszędzie. Systemy lojalnościowe, które mają za zadanie przywiązać konsumenta do korporacyjnych podmiotów. Jedziesz na stację paliw, tam jest inny system. Jedziesz na drugą stację paliw, inny system. Wejdziesz do wielkiego hipermarketu, tam mają swój system. Tych systemów jest w tej chwili dziesiątki. 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 Więc gdzie jest klucz do tej całej zabawy, żeby naprawdę zmienić sytuację, przynajmniej tych, którzy się przyłączają do tego projektu? Ja Wam powiem. Będzie później bardziej szczegółowo. Włączyć system lojalnościowy, który zbudowany jest z małych lokalnych firm. Z małych lokalnych firm. I wiązać konsumenta do tych małych lokalnych firm. Bo dzisiaj korporacje robią wszystko, żeby przeciągnąć ich na swoją stronę. A my pod prąd do tych małych chcemy ich przeciągnąć. I oczywiście jest to możliwe, dzisiaj będziecie możliwi, mogli zobaczyć później już roboczo, jak to wygląda, kartę, która działa w terminalu, przelew online, który już funkcjonuje, bo mamy ten system. To jest skończone, to wszystko działa, słuchajcie. To będziecie dzisiaj mogli zobaczyć, ale to jest klucz do zabawy. To jest prawdziwy klucz do zabawy, nie tylko przedsiębiorcy między sobą. To jest to, co Alina Nowaczek pokazywała państwu w, w opracowaniu Bernarda Litera. To jest... Pełne spektrum B2B, B2C, C2C i C2B. Pełny zakres. I słuchajcie, ten system pokazał w krajach, gdzie go włączono, że mały biznes znowu ma dużo do gadania. W takiej Belgii on ma 120 tysięcy takich konsumentów, którzy się chętnie przyłączyli do takiego przedsięwzięcia. I wiecie co? To jest niesamowite, ale po prostu wszyscy na tym zyskują. Da się to zrobić. My też to robimy.